No hej, hej, moi kochani, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Mooncrasha, tak wiem, staram się je. Staram się naprawdę, żeby jak najszybciej to skończyć, ale no, widzicie, że średnio idzie. Dobra, weźmiemy sobie dzisiaj dozorczyni. Ona ma tak, ma taki przecinek, taki jak kiedyś już znaleźliśmy, tylko ten ma podstawowy. Klucz dowodzenia Kazmy, to jest ciekawe. Jest to jakieś urządzonko, coś tam przechowuje dane, skanuje, śledzi, steruje rozmaitą maszynerią i technologią. Czyli właściwie wie co robi, ale może nam to w czymś pomoże. Teraz tak myślę, czy my tam chyba mamy jakieś w tym, nie? W naszym towarzyszu robocie chyba powinniśmy mieć jakąś broń, jakieś paralizatory, znaczy te zakłócacze. Na pewno bym chciał wziąć naboi, sporo. Baterie. No ma wszystko. Znaczy, czy ja wiem, czy tyle tych naboi potrzebuję, może nie. Chociaż dobra, weźmy te naboi, i tak są tanie. To nie ma znaczenia. Apteczkę możemy sobie wziąć jakąś. Może wabik, może pętlę. Pes i strzykawkę, może ze dwie. Mówiliście, żeby ten system napędzający dawać. A, weźmy sobie w takim razie. Co jeszcze? Moduł kontroli, czy potrzebny nam jest gdzieś? Pamiętam, że tam na środku jednego brakowało, ale czy nam to coś da w ogóle? W sensie mamy jeszcze do wzięcia tego gościa, tego Andriusa całego, ale nim i tak nie uciekniemy, i tak nie uciekniemy, więc w sumie to nie wiem po co. Chyba go nie będziemy tutaj używać, tylko zresetujemy symulację. No i nic, no i co mam tutaj więcej brać? Chyba tyle, no zakłócacz i pistolet powinny tam być. Myślę, że tyle wystarczy. Wziąłem baterię do zakłócacza. Czekajcie, tu jest co? Mózgułki. Może te mózgułki weźmiemy. No to jest strasznie irytujące. I konstrukcja żel jest do. Tam jej krwotok. Weźmiemy sobie to. Stąd nie będziemy chyba raczej nic brać. No i możemy co? Odpalać, nie? Testuję. No i tak jak mówię, wziąłem sobie tutaj towarzysza. No właśnie, tutaj mamy pełno tego i musimy to wykryć. Jezu, mamy 14 neuromodów. Więc jeżeli na tej postaci nie wykorzystam, to i tak tego Andriusa weźmiemy, byle tylko wykorzystać neuromody. Na razie tutaj chyba nic więcej nie potrzebuję poza tym i tym. No właściwie niby można by w sumie shotguna jednego wziąć. Są nawet naboje, są nawet tu naboje. Oje, to naboi to mam pełno. Wabik możemy wziąć. Baterie też weźmy. Co my tu jeszcze? Kombiłatki, uszkodzenie kombinezonu, a to części zamienne. A to te kombiłatki weźmiemy. Dobra, w sumie chyba na razie tyle. Na razie tyle. I pierwsze co to weźmiemy sobie w postać i zainstalujemy neuromody. To co mi jest potrzebne. Co my tu mamy w ogóle? Zdalna manipulacja i fantomowy przeskok. To może być ciekawe tutaj do wykorzystania. Natomiast potrzebuję tego hakowania cholernego. I tak, bierzemy hakowanie. Właściwie no jest tak, że od poziomu symulacji zależy, który poziom hakowania potrzebuje, znaczy poziomu zepsucia symulacji zależy, który poziom hakowania potrzebujemy nią mieć. Warunkowanie zwiększa poziom zdrowia i kondycji. Bieg, sprint, skradanie się, wspinaczkę są szybsze. To weźmiemy sobie chyba. Ogranicza o 25% kondycyjny koszt ataku przeciwnikiem. Aha, okej. Okay. Jest mobilność, atak znienacka. Aha, nieświadomym przeciwnikom. Zadaje więcej obrażeń. Weźmy to. Może być fajne. Ten przeskok, na razie widzicie co ja robię, do tych neuromodów to można tutaj też nakupić bądź ile. Aha, tutaj coś możemy, a dobra, to na razie nie. Dobra, zostawmy sobie na razie dwa. Tik-tak. Działać. Rozkazy Kazmy. Rozkazy Kazmy to nie są, ktoś mi tam pisał, a że to może to co tą klecza wykonać. Nie, rozkazy Kazmy oznaczają rozkazy dla tego naszego bohatera, który siedzi w symulacji, to on ma je wykonywać i rozkazy, znaczy tutaj są, to są też tutaj są rozkazy Kazmy, ale tutaj w celach misji jeszcze mamy, to są zlecenia, przepraszam, no jakiegoś zalebiednego mima, no mniejsza.
A rozkazy Kazmy dotyczą całej osi. No więc no, niewiele tu zostało. Tak, ucieknie jako inżynier i dozorczyni. No tego nie zrobiliśmy jeszcze. Musimy uciec poprzez portal w laboratorium. No to musimy tym ziomkiem. Chociaż, no nie, no teraz i tak nie zrobię nic, bo w sumie mogę uciec nie tym kolesiem, czy tym ochotnikiem, tylko mogę jakąkolwiek postacią uciec przez portal tak naprawdę w laboratorium. Ale żeby go odpalić, to potrzebuje pani inżynier i dozorczyni, tak? Więc na razie tyle. Ucieknij 5 członkami załogi bazy PTA w jednym podejściu. No właśnie, to jest ten główny cel. I mamy cele fabularne. Na razie ich nie odpalimy, ale może niedługo. Dobra. Właściwie tutaj, kurczę, ja nie wiem, czy ja w ogóle dobrze zrobiłem, że tyle brałem tych rzeczy. Bo zasadniczo to wiecie. To ja tutaj mam dosyć prostą sprawę. Żeby nią się dostać do... tego, do jak się toż kurde nazywa cholerstwo, dostać się do kapsuły ratunkowej, która jest tutaj dosyć blisko, tylko boję się tych kurde zasranych księżycowych rekinów, które tu są. A zapomniałem, że ten przeskok tu jest. Jest i rekin, ale to możemy rzucić tam jakiś wabik i co? Pamiętam, jak się to... Okej, okay, dobra. On se to tam biega za tym. Niech sobie biega. Teraz musimy tylko sprawdzić, gdzie był ten cały... sekcja załogi. Aha, tam gdzieś przed nami. Za tym, tak? Za tym całym dziadostwem znajduje się... znajduje się... jak się to nazywa? No, ten moduł ratunkowy cały, nie? Pytanie tylko tak, bo tam na pewno będzie bariera, która nie będzie chciała mnie wpuścić, bo już mam jakieś moce tyfoniczne. Sobie kupiłem. W sumie mogłem samo to hakowanie kupić, ale mniejsza z tym. Co tu jest? Ciekawe. 1DA70154UN920. I te napisy się wyświetlają nie bezpośrednio na kamieniu, tylko jakoś tak w powietrzu. Jakby dodane w symulacji, czy co? Oh shit! Przyszedł za mną. No, za długo sobie tu siedziałem, nie? Ale patrzcie, ten księżycowy rekin już jest trochę dziabnięty. Okej, dobra, on tam nie zwrócił na nas uwagi, to całkiem dobrze. My sobie możemy podejść tutaj bez problemów większych. O, jeszcze jeden neuromod. Jakaś notatka. Tak, wiem, no to trzeba... A, szlak by to trafił. No właśnie, o tym mówiłem, ale mamy zakłócacz. A to nawet nie o mnie chodziło, tylko chodziło o tego rekina, który tam napierniczał. Dobra, git. Tutaj się trzeba było tylko przedostać w miarę. Tu pamiętam, jest skrzyneczka, więc warto ją wziąć, bo to jest złota skrzyneczka. Jakieś tam układy mamy, zainstalujmy. Czemu by nie? No i dobra, tutaj może być ciekawie. Uwaga. Bo tutaj standardowo chuj wie, co się dzieje. Ale o dziwo? Nic tu nie ma o dziwo. Tak, tutaj to wiem. Aha, mamy gniazdo macek. Super, super. Dobra, to rozwalone. Mamy splatacza. Ale też powinniśmy go w miarę jakoś... Chcemy sobie zawsze też fantomowy przeskok zrobić. I wiecie, wszystko zaatakuje tego fantoma naszego. O, dobra, pospadało. Pętla, no właśnie, zapomniałem o tych pętlach, że przecież je powinienem wykorzystać tutaj. Poziom uszkodzenia zmniejszyć. No mam 3 te neuromody. Nie stwierdzono tyfonów, mogę wejść. Pytanie tylko, czy teraz mamy tak... czy mamy ten cały moduł nawigacyjny? No mamy. A możemy go tu umieścić? Bo tu ostatnio... Aha, tu jakby nie ma zasilania? Tego nie bardzo
jestem w stanie zrozumieć, o co tu Kaman chodziło z tym tym. Dlaczego się tu nie mogłem wydostać? To jakby zasilania nie ma. To nie, to jest ten bypass. Czy coś tu trzeba było zrobić z tym zasilaniem? Cholera jasna, nie pamiętam. Wahadłowcem kapsula ratunkowa. Sprawdź dostępność kapsuł ratunkowych w stacji ochrony. Aha, musimy z tego skorzystać najpierw, ze stacji ochrony. No widzicie, to o tym to jakby zapomniałem. Tu jeszcze jakiś gość jest. Dobra, wrzucimy co się da. O, świetnie. Tu też możemy wrzucić. Pełno materiałów egzotycznych, bo to wszystko z tyfonów wyszło, dobra. Tam coś mi klika. Dobra, czyli musimy znaleźć jakąś stację ochrony. A stacja ochrony jest w sumie tutaj na dole. Tu na samym dole, na tym. Dobra, to trudno. Ale zasadniczo wiecie, kapsuła tu jest, moduł mam. I zasadniczo wystarczy wejść, włożyć i odpalić, nie? Nie, musisz najpierw wykonać jakiś tam objective polegający na czymś, co nie ma sensu. Po co mi sprawdzać dostępność kapsuł ratunkowych, skoro widzę, że ta fizycznie kapsuła się tu znajduje, tak? Ale niech będzie. Jak ma być po bożemu, to po bożemu. Ten se gdzieś tam krąży. Gnojek, a ja spróbuję się tutaj dostać. Właśnie pytanie, czy od góry da się tutaj dostać, bo schodki są. Wszystko jakby spoko loko, ziomoko. Ale tak poza tym, to nie da się tutaj zejść, no chyba, że z tej strony. Nie, bo te schodki nigdzie nie dochodzą. To jest tylko taka, to jest taka kładka tylko, żeby sobie, wiecie, wyjść i zobaczyć, co się tam gdzie dzieje. Ewentualnie jakby po tym się spróbować wspiąć. Dzień dobry. Jestem, kurde, normalnie master hacker. Dobra. To nie jest oczywiście ten, jak to się nazywa, ta stacja ochrony w żadnym wypadku. Stacja ochrony się znajduje tutaj na dole. Tu oczywiście też są jakieś gnojki, ale łatwiej mi było tędy wejść, tak przynajmniej ja uważam, że fajnie było tędy wejść niż wchodzić o tutaj od dołu jakoś. Dobra, mam gniazdo macek, musimy je rozwalić. Tu był ten ziomeczek z czymś tam. Groty nie chcę, dawaj narzędzia. Status kapsuł ratunkowych, sprawdź. Krater, awaria kapsuły, laboratoria dostępna. Aha, czyli najbliższa dostępna jest niestety, ale w laboratorium. W labo. Ale czekajcie, tutaj jak wyjdę, to mi to właśnie, przecież tędy da się przejść. Kurczę, że ja o tym... Aha, nie da się teraz przejść, no oczywiście. Czasem jest dostępne, czasem nie. Aha, jakbym się mimikrę miał, ale nie mam mimikry. A fantomowy przeskok mi tutaj nic nie da. Bo to mnie fizycznie przenosi. A nie, że mnie tam gdzieś przesuwa we wszechświecie. Więc wtedy nie przejdę. No ale właśnie jakby tu nie było zawalone to, to można by tędy łatwo bardzo było przejść. No ale niestety nie ma takiej opcji. Musimy się dostać głównym wejściem, ale mamy ten zakłócacz, więc to nie będzie problem. Tu już nic nie ma, bo ja tu już wszystko... Okej, bo tam mam labo. Nie mam pojęcia, jak się włącza ten dopalecz taki śmieszny. Dobra, już sobie zrobimy tak. No dobra. No i tu jest to wejście na dole, nie? Czy ja tu ostatnio nie zginąłem gdzieś? Naszą kole... A ty, gnoju, nie bij po mnie. Ja już nie pamiętam, co ja zrobiłem. Nie, udało mi się jakoś przenieść tą świadomość. Tak, udało mi się przenieść, czyli uciekłem. No tak, faktycznie, ostatnio Riley po prostu się usmażyła na krześle. Uciekłem poprzez skopiowanie swojej świadomości. I będzie i tak. No dobra, no to wiecie, mamy... Najważniejsze, że mamy ten moduł podniesiony do kapsuły, bo nie wiem, czy on tam byłby. Czasem moduł, w ogóle moduł można sobie kupić przy wejściu do symulacji za punkty.
Ale właśnie tak, kurczę, czegoś nie sprawdziłem. W kraterze jest ta, w laboratorium, i gdzie było? Chyba w kombinacie księżycowym jeszcze było napisane, że jest. Bo w sekcji załogi tego nie kojarzę, w laboratorium kojarzę, ale w tym też nie kojarzę. Chociaż ja mam wrażenie, że całego kombinatu nie przeszliśmy. To jest w ogóle nasz zaprzyjaźniony ten, no, fandom elektryczny. I teraz z głowie się, o co tu kaman, że ostatnim razem nas bił ogień rzekomo od fantoma ogniowego, który stał obok nas, owszem, tylko że to był nasz fantom. Teraz sprawdźmy tą teorię, podejdziemy do elektrycznego. No i co? I sobie tutaj stoję i absolutnie żaden prąd mnie nie razi. Więc myślę, że ta teoria... Oh shit. Że ta teoria z tym, że raził mnie ogień z fantoma ogniowego, którego sam przyzwałem... Oh shit! Może być trochę niefajna. Czy trochę nieprawdziwa, o to mi chodziło. Co on tak spierniczył? Dobra, weźmy sobie tak. Zróbmy tak. On teraz będzie tam atakował tamto. Proszę, jak ładnie. A ten eter to tak wziął się skąd? Nie wiem, czy to jakiś mój atakował, czy co, nieważne. Dobra, mniejsza z tym. Okej. Okay. Atak znienacka, 200 punktów obrażeń. A, kurde, jaka reakcja. Dobry jest ty. Dobra, tu mamy stację ochrony, to możemy przecież sprawdzić. Aha, tylko nie w tym, to jest inna stacja ochrony. No to dupa. Możemy przynajmniej pootwierać te drzwiczki wszystkie, może coś tam w nich znajdziemy. Aha, no tak, właśnie, Riley pozwoliła na otworzenie drzwi. Całkiem przydatnie, no tak, Riley, tu już nie chciałem wracać na dół. Ale za to jestem Tom, to mogę sobie tutaj pohasać. Zobaczymy, czy coś tu mamy ciekawego. Tu jakieś coś jest, tu notatka. Coś o 17. Układ do zainstalowania. Instalujmy sobie jakiś tam kompresor. Tu są właśnie neuromody. To jest bardzo miłe. I pętla opóźniająca. W ogóle chyba już dwie mamy w tym momencie. Tu są. Proszę, bo jak ładnie. No i kurde, ja już nie mam za bardzo co tu robić, a po prostu zdobywam na potęgę tych przedmiotów teraz. Tutaj coś mamy jeszcze. No, jesteśmy po prostu za blisko tego gniazda. Możecie się strać na ryj teraz. Ale fajnie, że przez to przestrzeliłem, a teraz one nie mogą przejść. Troszkę to dla mnie bez sensu, ale tylko troszkę. Dobra, czyli co? Miałem sobie iść do kapsuły ratunkowej, wahadłowiec. Dobra, tutaj mamy tą naprawę całą niby. Aha, i w ogóle tą postacią możemy się w końcu whakować tutaj w to. Jakbyśmy tylko mieli odpowiedni ten dziabąg. Odpowiednio dużo neuromodów. Akurat mamy, czyli możemy tą szóstą. Weźmy to dla bezpieczeństwa, to weźmy. No i proszę bardzo, zhakowanie, ale to jest standardowe. O Jezus, serio? Dobra, ja wiem, jak się hakuje. Idziemy do biblioteki akurat. Tylko kurde, znowu muszę to robić, naprawdę. Miałem nadzieję, że już tego nie będzie, ale no. Wyraźnie trzeba. Aj, cholera, dawaj. Jeszcze raz. Dobra. 7 sekund z palcem w uchu. Po prostu. Ogniwa, nie ogniwa. No właśnie, tu jest wszystko tak naprawdę. Można sobie przetwarzać, powytwarzać. Tu jest, o, tu jest na przykład do naprawy za to. Jakieś tam rzeczy. Zobaczmy, co możemy wytworzyć zatem. Totalnie nic. Bo nie mamy... Aha, mamy tylko materiały tyfoniczne, nic więcej. No dobra, fajnie. O, tu jakiegoś gościa znalazłem w końcu. Jakieś manekiny, walić manekiny. Sporo rzeczy tutaj jest, moduł kontroli również. Jakiś Brian. No i taśma klejąca i tak poza tym to nic więcej. No takie to sesaki, takie te. Więc po prostu jak tu będę, tą naszą koleżanką, to warto tu przyjść
Warto tu po prostu przyjść i ogarnąć. O, mamy jakieś kartę, pozwolenie. A nie, my przecież mamy tą magiczną kartę. Właściwie dobrze właśnie przyjść nią na początku. Miotacz łowczyni, okej, to mi nie było potrzebne, ale niech będzie. Tu jakieś mimiki, jakieś coś, pętla. No właśnie, tu nie mogłem wcześniej wejść. I chyba tylko tą postacią da się. Myślałem, że to jest coś złotego, że jakaś skrzynka do tworzenia, ale nie. Okej, to już nie mam nawet gdzie tego wziąć. Tu jakaś notatka. Laboratorium uzbrojone 9518. Laboratorium uzbrojenia 95. Uzbrojenia. Izolatki. Dział badań nad bronią psychotroniczną. No to nie wiem. Ale dobra, no to jak mówię, tutaj możemy sobie spróbować wejść. To jest kostnica. To nie. O, tu jest to. No właśnie. Aż się zablokował mi broń. No co jest, awaria broni. Ty gnoju. Wszystkie bronie mi zablokowało. Fuck. Czy jeszcze ktoś coś tutaj jest, coś dziwnego? No ja tu wiem, co mam zrobić. No właśnie, tu naprawa na trzecim, tego nie zrobimy. Natomiast tutaj trzeba się włamać. No właśnie. Trzeba się włamać. No niestety, czyli no najlepiej by było najpierw wejść panią, no wejść Claire, czyli tą dozorczynią, tą agentką, którą teraz jesteśmy. Zhakować tutaj, żeby sobie zrobić dostęp. A następnie przyjść dopiero tutaj dozorczynią i po prostu tylko wpaść na gotowe, naprawić i mieć wakacje. No i narzędzia, strumień drzwiami, kapsuły, otwórz. Trzeba zreperować drzwi kapsuły. Stabilizuj. Możemy tu stabilizować, ale drzwi nie otworzymy, bo są popsuty. I dupa. A, jest 30 sekund. O, i tam jest jakiś pokój. W ogóle. Widzę jakieś pomieszczenie w innym miejscu. Jazda. No ale nie otworzymy, bo jest wszystko, kurde, niestety rozwalone. No ale mniej więcej już wiemy, jak to... Oh shit. Wiemy, jak już to wygląda, natomiast kurwa, co to miało być w tym momencie? Że nagle mnie wszystko zaatakowało na raz. Oh, fuck you. Dobra. Musimy przez portal Mima. Dobra, to tam się zaktualizowało się zadanie, ale nic więcej poza tym. Tak naprawdę. Dobra, co mieliśmy zrobić? Mieliśmy... w końcu uciec, tak? Więc to sobie odpalmy jeszcze. Kurde, no trzeba będzie tutaj już wyjść i tyle. Kapsuły tankowe, dobra. Totalnie na wprost nas są te kapsuły. Zawsze się coś więcej dowiedzieliśmy. No, antyrad nawet jest jakby co. Spoko. Tylko tutaj może znowu być jakiegoś... Tu mamy Stanisława jakiegoś. Zardzewiały cewki. I takie tam pierdoły. Prosimy o uporządkowaną ewakuację. No właśnie. I proszę, jak ładnie. Tyle. Tyle. Wow. Ktoś mnie tu jeszcze coś napieprza. Może się skupi akurat na tym, chociaż nie sądzę. Dobra. 200 punktów obrażeń jest całkiem niezłe na początek. Oh shit, technopata tam jest, no właśnie, tak w sumie miałoby to sens, nie? Dobra, tu nie mamy amunicji. Lepikowy, recyklingowy. No w sumie jakbyśmy tak rzucili mu. Najpierw to. Licząc na to, że... oh shit. Dobra, on chyba poleciał do góry. Licząc na to, że zrobi tak. A teraz bym rzucił ładunek recyklingowy. No niestety gówno to dało. Ale tak niestety bywa. Hi. Zarodnik tyfona, nie wiem, co to daje.
Ale to może jakoś go tam oblepi? Nie, to nawet nie miało zamiaru do niego dolecieć. Trochę dupa z tym technopatą w tym momencie. Oh shit! Ale wiem, co by było dla niego dobre. No kurde, ty, uspokój się. Chodzę tu. Nie mnie irytuj. To wywalamy do dupy niepodobne. Chociaż nie, czekajcie, coś to akurat zostaw. To chciałem. To wywalmy i to wywalmy. Naprawdę, weżę to gdziekolwiek. I dawaj jedno to. O, właśnie. Nie ma żadnego auć. Tu się ważne rzeczy dzieją. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. O ty, gnoju. O, jest już na zielono, jest już mój. Dobra, pięknie. 1500, 1900 poszło. Możemy chyba użyć tej kapsuły w końcu. I tak, kurde. Pełno tego. Jeszcze jakiś mim za mną lezie. I tak pewno czasu straciłem na tą Claire'a. Miało być tak szybko i bezboleśnie, nie? A tutaj nic z tego. No i proszę bardzo, jest kapsuła ratunkowa, wchodzimy, umieszczamy, odpalamy, zabezpiecz drzwi, przepraszam. Ty tu zostajesz. I odpalamy. No i tyle, uciekłem kapsule ratunkowej odpowiednią osobą. Czyli właściwie tyle, czyli jakby ten pierwszy cel fabularny wykonany. No to jest tak, no jakby się dowiadujemy, w jaki sposób dana osoba uciekła i dopiero wtedy odpala się, że hej, ta osoba jeszcze coś zrobiła zanim uciekła i musisz teraz to odkryć. No więc okej, okay. Całkiem nieźle, 22 600 punktów, cudnie. No i został, tak jak mówię, on, no ale to już nim nic nie zrobimy. Ty, ja uciekłem, nie, ona miała jakieś neuromody? Czy wykorzystała? Nie, właśnie nie wiem, miała albo nie miała. Chyba wykorzystałem wszystkie na to hakowanie. A tutaj możemy zobaczyć, jak ona ma. Nie wiem, czy ona ma. Chyba nie ma. Trzeba mieć trzeci poziom zdolności naprawy. Ona tego nie ma, więc trzeba będzie jeszcze zdobyć jej neuromody. Okej, okay, słuchajcie. Się zastanawiam, co dalej. No mam 27 minut, kurde. W tym momencie najlepiej by było mi zresetować symulację. I zobaczyć, co my tam mamy do roboty, więc chyba tak zrobimy. Zresetujmy symulację. No trudno, no te wszystkie rzeczy nam tam poprzepadają, no ale co możesz zrobić? Nic nie możesz. Musisz zresetować i próbować od nowa. Więc jego nie mamy celu fabularnego, odblokowanego i u niej też nie. U niej mamy testowe uruchomienie. Tu mamy co jest ten i sprzątanie jest też odpalone. Tu mamy tylko ukończono. No najchętniej to bym chciał, tak jak mówię, ją wziąć. Aha, tylko i tak, bez hakowania gówno mi to da. Ale może przynajmniej uciekłbym wahadłowcem. Tylko nie, kurde, nie mogę, bo dalej mi to nic nie da, bo nie naprawię. Że jakbym naprawił, nie naprawię, bo nie mam, kurde, neuromodów. Musiałbym neuromody kupić. Ile to kosztuje? A cholera wie. Jak tu mam? Ucieknie przez portal, ucieknie jako inżynier 5 członkami załogi, okej. Cel fabularny. Właściwie niewiele tutaj nam tego zostało. Czekajcie, muszę to przemyśleć. Wiecie co, tak sobie myślę i wychodzi mi na to, że najlepiej było znowu ją odpalić. Spróbować właśnie tam dostać się jeszcze do laboratorium i zhakować to. Skoro mamy takie możliwości. Więc zróbmy tak jeszcze raz po prostu. No teraz wiadomo, nic nie mamy, więc musimy sobie naboi nabrać. Dawaj tyle. Strzelba, zakłócacz. Nie mamy niestety dalej, kurde, amunicji do strzelby, ale to już nieważne. Bateria jest do zakłócacza i zakłócacz sobie wezmę. Pistolet z tłumikiem. No mamy tylko ten zielony najlepszy, więc weźmiemy jego. Apteczka to... pętlę jedną. Jedno to... tego napędzającego, kapsuła ratunkowa. Gdzieś to znajdziemy zasadniczo. Rekonstrukcja, żel weźmiemy. Apteczki nie, apteczki weźmiemy ze dwie. A nawet i trzy. W razie czego. Zawsze możemy to wypchnąć tego towarzysza i też będzie dobrze. Wieżyczka, moduł kontroli, teleskop.
Moduł kontroli. Czy przyda nam się moduł kontroli? Nie, no coś najwyżej poprzestawiamy. Chyba na razie tyle. Tak mi się wydaje. Wabik. Możemy ze dwa wabiki wziąć. I dobra, i tutaj chyba nic. Tu jest jakieś niby... Zwiększa prędkość szybowania, bla bla bla. A, tam jebać. Znaczy niby moglibyśmy... Symulacje zrobione w ramach wynagrodzenia. A, te 1000 wydaj, żeby więcej... Chociaż, no dobra, niby można. To... A weźmy sobie te najlepsze moduły i ciul. I będzie. Tak, uruchamy symulację. Bez się zastanawiania zbędnego. No więc, niby zaczynamy jeszcze raz. Wszystko od nowa. Tak. Ale już teraz mamy przecież możliwość wykonania celu fabularnego. Gdzie na początku tej możliwości nie mieliśmy. A, tu już proszę bardzo jakiś mim. Serio? Naprawdę? No nie do zauważenia go. Dobra, to sobie pozbieramy. Tutaj gdzieś było to pudełko z odtrutką, pamiętacie? A już go tutaj nie ma, czyli ono jest tylko dorzucone sztucznie, fabularnie. W sensie pewnie w tym momencie, kiedy się... w tym momencie, kiedy się jest w tym całym... Dobra. Wiecie, to jest dorzucone do fabuły... Kurwa, co jest? Do fabuły... Coś tam latało. Tego całego strażnika, nie? I po prostu na tej zasadzie jest to dorzucone, że... Weźmy apteczkę... jak on jest w tym pomieszczeniu, no to wtedy się na pewno uruchamia. Dobra, a zapomniałem chyba zainstalować tych modułów? Układy? A nie, mam zainstalowane. No dobra, spoko. Tak, transcribe o tym całym rekinie. Dobra, gdzie mamy, co mamy zrobić? Wiele celów. Gdzie mamy iść? Do laboratorium? Nie bardzo nam to pokazuje. Nie, na kombinat księżycowy. Niestety tutaj sporo rzeczy jest, widzę, nieaktywnych. Shit. Zasadniczo, według mnie, najlepiej by było wejść do bazy tam. O, rekin już widzę, leci. Wejść tam do bazy i zobaczyć, co... Jakie są tam jakieś, powiedzmy, statusy. Dawaj. Jakie są statusy, słuchajcie, tych wszystkich miejscówek. Czy mamy zasilanie, nie mamy zasilania, takie tam. Tu mamy narzędzia, pobrać mapę obszaru, nie, to akurat chyba już mam, bo to się standardowo już dostaje na początku. Dobra. Kapsuły ratunkowe. Kombinat. Aha, w karterze jest tylko z awarią, w laboratorium jest pusta i w kombinacie jest dostępna. Pytanie tylko, czy tam jest ten poziom zasilania. Kombinat, w sekcji załogi nie ma zasilania. No to dobrze by było tam coś z tym zrobić. Promieniowanie. Tlen w normie. Brak zagrożenia pożarowego, dobra. Stan kolejki. Na kombinacie jest wyłączona tylko. Centrum urazowe, co to jest? Status magazynku. Dobra, nieważne. Czyli... Czekajcie, gdzie się tutaj szło? Tutaj jest sterowanie zasilaniem. Tutaj się steruje zasilaniem. Chciałbym po prostu... No właśnie, tylko tu brakuje dwóch. Ja mam jeden tylko. Który sobie wziąłem. Nie mam ani jednego, ale dupa, zapomniałem. Dobra, to nic, na razie zostawiamy. Tak, kurde, przez myśl mi przeszło, że wezmę jeden moduł sterowania, żeby go tutaj ewentualnie zapiąć. No i spieprzyłem totalnie operację. Dobra, mamy iść do laboratoriów. Pytanie, czy tu jest otwarte, czy jest zamknięte. Oczywiście, że jest zamknięte, no to nigdzie nie pójdziemy. Nie, tutaj się chyba tylko da tym przejść, nie? Jak się jest kubkiem, czyli sobie tylko panią Riley. O, tutaj troszeczkę płonie. Troszeczkę tu płonie. Ale to się nic nie dzieje. Przedmioty w pojemniku musimy umieścić. Tak właśnie... coś tak właśnie słyszałem, że się dzieje. No, a to jakby tutaj później też się będzie dało te moduły umieszczać, czy jak to ma być? Nie
pewien. Dobra, nic mi to nie da raczej. A jednak, pawiot rekonstrukcji, miotarz łowczyni, żel, kombiłatki, mózgówki, kolejny miotarz. Dobra, na razie nic, potrzebuje się dostać tam i najlepszą drogą po prostu jest na przestrzał. Oh shit. Dobra. No to ciśniem. Zakłócacz mamy. Amunicja jest dobra, świetnie. O, cudownie, że on wie dokładnie, gdzie ja będę za moment. Bo tylko wyszedłem, a on już, kurde, pode mną pływał. Kurde, kurwa, po prostu rekin pływający w ziemi. To jest taka, rozumiem, kpina z tych całych animal horrorów, tak? Bo inaczej sobie tego nie umiem wytłumaczyć. Ani wyobrazić. O, świetnie, dobrze, że nie trafiłem. Kombinat, tak? Dobrze, miałem iść do kombinatu. Obawiam się natomiast, że po prostu ta pani będzie musiała wszystkie lokacje zwiedzić. Do laboratorium też w sumie zasadniczo chcemy iść, więc no. Też trzeba by się tam przejść. Nic, no zaraz zobaczymy. No dobra. Gniazdo cystoidów przed nami. Tu wykryto zalanie w ogóle. Woda cieknie, nie wiadomo skąd. Gniazdo cystoidów. Świetnie po prostu. Aha, widzę, że nawet wybuchają od tego, od prądu. To dobrze, tylko że ja jeszcze muszę się... Aha, dobra, ja się wam łatwo się mogę przemieścić, bo tu na górę da się wejść bezproblemowo. Przecinek, dobra, możemy sobie wziąć, mamy lepszy, ale... O, jest neuromod, to miło. To też sobie weźmiemy. Dobra, one tu siedzą. Co tam jest naprzeciwko? Trzeba sobie przypomnieć. Czy tam coś było? Gdzie mamy w ogóle iść? Do jakiegoś pewnie obszaru, w którym nigdy nie byłem. Dolny poziom. Tu mam iść. O Jezu, aha, na dolny poziom do jakiegoś tam pomieszczenia. Dobra. No nie, idźmy tędy. Będę się tam bardzo zastanawiał. Faktycznie, no trochę tu cieknie zewsząd. Kapsuła ratunkowa tam jest jakaś. No tak, bo ja nie byłem, tak jak mówię, nie byłem we wszystkich miejscach w kombinacie księżycowym. To jest chyba najbardziej takie rozległe i najciężej mi było to zwiedzić. No i co ja mam robić? Okej, ale tu na przykład można wejść. To dosyć chyba łatwo w miarę. Ała, nie tak. Halo, panie. Dobre. Tutaj mam wrażenie, nigdy nie byłem. Albo to po prostu jest jakiś skrót gdzieś. Skórka banana i kawałek asteroidy. Cudownie. Tu jakieś maile. Podajnik miotacza masy. Wstrząsy. Jakby ktoś chciał przeczytać, to ten. Ale mam wrażenie, że część z tego już czytaliśmy. Wiem, że tu jakiś koleś siedzi. Czy to nie jest... To jest wejście do kapsuł. Na 100%, bo wygląda dokładnie tak samo. Czyli dobra, tędy można później uciec kapsułą. Jakby... No, w sumie tu jest jedyna opcja. Ucieczki kapsułą teraz. Okej, tutaj w lewo, jak pójdziemy, to pójdziemy tam, gdzie bym chciał pójść. Okej, już coś, kurde, widzę. O, shit! On nie umarł? Były dwa, czy co to ma być? O, shit, nie o to chodzi. Fuck. O to mi chodziło. Dobra. Ale, come on, no. Zabiłem jednego, musiały być, nie wiem, ten drugi się musiał przeteleportować w to samo miejsce. Dobra, tam mamy gdzieś znacznik pamięciowy. A tu nawet jest chyba wejście, tak, Trauma Center, tam będzie antyrat, dobra. Okej, mim zbierasz na szczęście jest po mojej stronie.
Ale ten nim gdzieś tu spierniczył. Dobra, mniejsza z nim. Tak, notatka, nie notatka. Wiecie co, pomyślałem, że jak coś mam, to można tu od razu umieścić. Cukierki na przykład jakieś są. Chyba to było jedynie jedzenie, jakie miałem. Ale no... No tak, chyba jedyne. W ogóle te mózgułki brzmią jak jakieś żelki dla mnie cały czas. I... O, złota skrzynka. Nie kojarzyłem jej tutaj. No ale dobra, mamy dwa neuromody, tam mamy znacznik. Już tam biegniemy. Zobaczę tylko, czy dobrze idę. Tak, dobrze idę. Jak mi się coś wydaje, że tutaj ostatnio tak było właśnie, że... Przyszedłem i nie mogłem... Aha, bo tu trzeba było chyba zhakować coś. Albo nie. A, dało się tylko Claire tu wejść. A, to jest tam, to miejsce. No tak, faktycznie byliśmy tutaj tym naszym ochroniarzem. I on tu wszedł, tutaj cała jego drużyna była zabita i tak dalej, nie? Bazyliszek, o! Claire, tu Bazyliszek. Moduł orbitalny M13 informuje o podwyższonej aktywności wszystkich kanałów ochrony Transstaru. No, nieźle. Sądzimy, że przejrzano twoją grę. Musisz zniszczyć wszystkie dowody swoich działań. Wkrótce odezwiemy się z dalszymi instrukcjami. Bez odbioru. Mhm. No dobra. No, proszę bardzo, mamy promień. Tylko musimy sobie coś tu zrobić. Aha, mam przecinek psychostatyczny standard, a tu jest jakiś z prądem. Lepsiejszy. Tu mam jeszcze jakieś inne, to wywalimy. Ten to chcę wziąć przede wszystkim. Ten możemy wziąć w sumie, dać naszemu temu działągowi. Jak to się przyzywało? Tutaj mamy operator. I proszę bardzo, to. To miotacz łowczyni w sumie też. Spalony dysk twardy. Możemy to przetworzyć, jak będziemy gdzieś mieli okazję. Właśnie tutaj na przykład są jakieś. A, wiem jak to. Jak się weźmie... Ech, cholera jasna. Za dużo przycisków. Jak się weźmie tutaj w neuromodach tyfon, to tutaj jest to, że zdalna manipulacja, że mogę coś wziąć z większej odległości. Ale to nie o to chodzi, żeby się teraz marnować to. To jest jedyne miejsce, gdzie zauważyłem, że coś muszę zrobić z tym. Dobra, zobaczmy teraz tak. Swoją obecność musimy. Sprzątanie. Zniszcz transponder na kombinacie księżycowym. Pokaż na mapie. Aha, to było tutaj. Nie zauważyłem, jak wychodziłem. Oh shit! Nie zauważyłem, że kurde. Już mi poziom uszkodzeń wlazł. Jak to wyrzuciłem w ogóle? Dobra. Nie jest źle. Udało się to cofnąć. Ekwipunek i to jest to. Skradziony odbiornik z misji, dobra. I co mam z tym zrobić teraz? Bo mam to zniszczyć, ale jak? Możesz użyć modułu recyklingowego albo ładunku, aby zniszczyć swoje urządzenie. Okej, dobra, zobaczmy, gdzie tu jest moduł jakiś recyklingowy. Wiem, gdzie, w głównej sali był. Zasobnik z operatorami. Tu był w głównej sali, cholera, tam jest dupa troszeczkę. A mamy jakiś ten? Negacyjna telefony. Ładunek lepikowy. A tam nie było ten? Co to jest to? Muszę sprawdzić. Nie, to jest też ładunek lepikowy. Zresztą tu się da dojść też inaczej. No właśnie, to jest ładunek lepikowy, to nie to. Potrzebuję recyklingowego. Ale nie mam. Chyba, że gdzieś tu coś znajdę. Ale powątpiewam w to. Bardzo przydałby się faktycznie teraz ładunek, żeby nie iść do tej głównej sali, ale jakoś wydaje mi się, że raczej nie mamy wyjścia. Co jest? Co jakieś coś pęka w ogóle? Co tu się dzieje? Dobra, tu jest do kapsuły. Aha, tutaj do góry jest do tego miejsca, gdzie chciałem pójść. Nieźle. Bije. To trzeba przyznać. Nadchodzę. Tu się troszeczkę nam zmęczyła koleżanka. No tak, nie mamy w sumie teraz żadnego żarcia, bo jedyne żarcie, jakie miałem, to wsadziłem do tego pojemnika. Więc
tak mało marnować amunicji, ale dużo nie zmarnuję. Kolejne żarcie. Jakiś układ, dobra. Biegamy dalej. I tutaj mamy, no właśnie, wszystko pokryte, kurde, elektrycznością. Ale możemy się tutaj zakryć. Nie jest źle. Okej, okay, to... Aha, i od razu wpadło tam, gdzie miało wpaść. Bardzo dobrze. Więc pierwszy dowód naszej obecności tutaj został już pogrzebany. O właśnie, możemy tak zrobić. Miotacz łowczyni, działko le... O, lepik, nice. Moduł kontroli, jakbym chciał. Też opcja. Układ nawigacyjny, dobra. Neuromodel, nie, tylko nie mogę. Dobra, wszystko fajnie, nie mogę wejść w tą wodę. Musimy spróbować jakoś się wstać na początek. No właśnie, i dostać się tu. Już jest troszkę lepiej. Dobra, zobaczmy co dalej mamy zrobić. Cele. Zniszcz jedno urządzenie podsłuchowe w sekcji załogi i drugie urządzenie podsłuchowe w kraterze. Czyli musimy wrócić do krateru i później do sekcji załogi. Czyli musimy mieć moduły kontroli. Bo bez tego gówno zrobimy. Ciebie teraz stoję na podłodze, mi nic nie jest. Wapik, psychoskop, moduł kontroli. O właśnie, ile możemy tego mieć? Nawet i dwa. Świetnie, bo potrzebujemy przywrócić zasilanie w sekcji załogi. Mam nadzieję, że do laboratorium też trzeba będzie wejść. Mam na to miejsce? Mam na to miejsce, dobrze. Właściwie zawsze można jeszcze zrobić autosortowanie. Okej, okay, więc stąd muszę się tylko... Aha, bo to ten gaz mnie razi. Ja myślałem, że to, że ten prąd na podłodze, to od gazu. Oj, dobra. Słuchajcie, mamy 45 minut ponad, więc myślę, że będziemy sobie tu kończyć, więc tą fabułę pociągniemy. No i teraz co? No teraz jest pomysł taki, żeby nią skończyć tą linię fabularną, czyli zrobić fabułę, uciec z tą kapsułą. W sumie tam nie ma znaczenia, czy my uciekniemy, ale żeby uciec z kapsułą, to by było najlepiej. Tak, żeby innym zrobić też, wiecie, miejsce na ich rzeczy. Żeby każdy mógł uciec, powiedzmy, w określony dla siebie sposób. Chociaż na przykład taki, no tam ochroniarz to w ogóle mnie już nie jest potrzebny do rozgrywki. No nie na tym etapie, jak ja robię fabułę dopiero. Więc ja sobie tutaj po prostu zrobię zapisz wyjdź. Tak. I w sumie... Aha, bo to do pulpitu mnie wyrzuci. Dobra. To w każdym razie, tutaj się z wami pożegnam. I tak jak mówię, najpierw zrobię jej fabułę, zahaczając o, w miarę możliwości o laboratorium. Tak, żeby umożliwić Andreasowi ucieczkę. Tak, czyli zhakuję mu to. Następnie odpalę panią inżynier. Jakaś... Jak ona się nazywała? Nie Winona Ryder. No nieważne. Za aktorka z Aliena, nie? Co ja mówię? Winona Ryder jeszcze w czym innym grała. Dobra, mniejsza z tym. Nie, pomyliłem postacie. Sigourney Weaver? Jakoś tak się to wymawia. Nieważne. To nagrywa Alienie. Za dużo pierdziele. W każdym razie kończymy tą fabułę. Następnie panią inżynier odpalamy. Pani inżynier musi też wejść do laboratorium. Tam naprawić te drzwi od kapsuły portalu, wrócić do sekcji załogi, którą teraz w ogóle będziemy odpalać, bo musimy mieć zasilanie do niej, więc wrócić do sekcji załogi, w sekcji załogi uciec przy właśnie wahadłowcem, pilotażem, i wtedy zakończymy ten jej pierwszy cel, czyli właściwą ucieczkę, wtedy odpalimy Andreasa i też zrobimy mu właściwą ucieczkę, mam nadzieję, wtedy już w ogóle tak dosyć szybko to raczej pójdzie z tą właściwą ucieczką Andreasa. No i jak już to będziemy mieli klepnięte, to będziemy się zastanawiać, co dalej. Riley ma jeszcze ścieżkę fabularną do zrobienia i możemy spróbować ją zrobić w tym podejściu, w tej symulacji. To także to tyle, trzymajcie się, bye bye.